Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o tym, co czeka nas w marcu. Wielkie dywagacje na temat losów Polski, świata, wszechświata zostawię tutaj innym. Tu można łatwo się pomylić. Natomiast ja chciałbym Ci powiedzieć, co czeka w marcu Ciebie. Tak, właśnie konkretnie Ciebie, co Cię czeka w marcu. Najpierw finanse. Jeżeli będziesz zamartwiać się brakiem pieniędzy, ciągle zwracać uwagę na to, że na coś Ci nie starcza, czeka Cię w marcu brak pieniędzy. Jeżeli będziesz cieszyć się z każdej złotówki, która do Ciebie przypływa, czeka Cię przypływ pieniędzy. Miłość. Jeżeli uważasz się za osobę nieatrakcyjną, jeżeli rozpamiętujesz wszelkie złe wspomnienia, wszelkie przykre rzeczy, jakie Ci się w tym względzie wydarzyły, czekają Cię niepowodzenia w miłości. Jeżeli uwierzysz choć trochę w swoją atrakcyjność, jeżeli z wielką radością i nadzieją będziesz patrzeć w tym względzie w przyszłość, w miłości czekają Cię wielkie powodzenia. Kariera. Jeżeli zazdrościsz innym awansów, jeżeli zazdrościsz innym tego, że dostali fajną, dobrze płatną pracę, czekają Cię niepowodzenia w pracy. Jeżeli szczerze i naprawdę cieszysz się z tego, że ktoś awansował, jeżeli szczerze i naprawdę cieszysz się z tego, że ktoś dostał fajną, dobrze płatną pracę, wtedy czeka Cię albo zmiana pracy na lepszą, albo awans. Zdrowie. Jeżeli wsłuchujesz się w siebie, szukasz oznak choroby, tylko patrzysz i zwracasz uwagę na to, że to Cię boli, tam Cię łupie, tutaj coś nie tak, oj, a może to będzie coś źle, czeka Cię choroba. Jeżeli nawet chorujesz, ale zwracasz uwagę nawet na najdrobniejsze symptomy poprawy, jeżeli cieszysz się tym, co jest w Tobie zdrowe, a nie martwisz się tym, co jest chore, czeka Cię powrót do zdrowia albo brak choroby. I tak dalej ze wszystkim, ze wszystkim. Energia podąża za uwagą. Co dajesz, to dostajesz. Takie jest prawo, tego nie zmienisz i tego się trzeba trzymać. Na dzisiaj tyle. Krótko, ale mam nadzieję, że to pomoże ukierunkować Cię na jakieś dobre tory, pomoże Ci w życiu. Zapraszam Cię oczywiście na inne moje filmy, gdzie to wszystko jest bardziej rozrzute, podane przyczyny, metody. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Dzisiaj to już naprawdę tyle. Do zobaczenia.